Kurna, wystrzeliłem sobie gdzieś. Nie mówcie, że zgubiłem element. Kurde. Ostatni. Dzisiaj użyjemy super lutownicy w Nirsi do takiej drobnicy. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardzo upierdliwą rzeczą. Zrobiłem błąd. Zamówiłem sobie płytkę rozszerzenia do Kwansenga Kwaczka. No i źle mi się kliknęło. I zamiast zamówić sobie gotową, zlutowaną płytkę, to sobie zamówiłem kurna, zobaczcie, taką drobnicę. O. Widzicie tutaj. No już jak przyszła, to spróbuję ją polutować. Normalnie nie róbcie tego, po prostu weźcie sobie, zamówcie normalnie polutowaną płytkę. Przychodzi, słuchajcie, taka karteczka informacją, gdzie to trzeba wszystko polutować. Mnóstwo takich elementów i płyteczka. Maleństwo. Więc pomysł jest, żeby polutować to właśnie za pomocą lutownicy Frenisi. Już mi się to nie podoba, ale dobra. Najpierw sobie muszę zobaczyć, czy ja mam wszystkie elementy. 14, 12, 4, 8, 9, 13, ani 16 nie ma. Dobra. Słuchajcie, chyba spróbujemy od tego dużego scalaka. Jeszcze widzicie sobie, wziąłem takie okulary. To jest taki odpowiednik okularowego mikroskopu. O, dzięki temu będę tutaj więcej widzieć. Za to będę głupiej wyglądać. Włączymy sobie naszą lutownicę. Ja go tu sobie przytrzymam. No i spróbujemy. Chyba więcej tego. Właśnie myślę, że jestem jakimś wielkim specjalistą od takich rzeczy. To absolutnie nie. Ja w tej chwili bardzo rzadko lutuję, ale kiedyś lutowałem więcej. Wygląda ok. To z tej strony. Odciągniemy jeszcze więcej fluxa. No to takie rzeczy, to się po prostu na mocnym fluxie po prostu lutuje takie scalaki. O. Siedzę nad stołem, cążki już mam. Lutownica błyszczy, zaczyna się gra. Elementy małe jak krople w deszczu. Precyzja ważna, chwilę w skupieniu. Nie jest idealnie, ale powinno być w porządku. Dobra, to teraz tego drugiego scalaka. Drugi scalak jest tu. O, i teraz kolejny scalak. Zobaczcie, jakie to bździdło. Dobrze, że mam chociaż te okularki, słuchajcie. To przynajmniej coś widzę. Strasznie marudzę. Ale marudzę z dwóch powodów. Po pierwsze, żebyście to ładnie mogli widzieć, to ja mam to strasznie daleko od siebie. A po drugie, wkurza mnie to, że po prostu... Wiecie, to lutowanie jest warte z 5 dolców. To jest szkoda mojego czasu po prostu na to. Ale już jak przyszło, no to już zrobię, nie? No bo przecież co, ja nie polutuję? No właśnie. Słuchajcie, muszę tu położyć, żeby trochę mieć bliżej. No, chyba z tej strony złapało. To złapiemy. Z tej strony, nie wiem, czy to widzicie, muszę się widzę cofnąć.
scalaki polutowane. Spróbujemy mniejszej głowicy. W moim zestawie, w tej lutownicy, ja mam właśnie takie, o zobaczcie, taką ostrą mikrogłowiczkę i może tutaj mi być łatwiej nią. Właśnie do tych wszystkich tutaj punktów. Zobaczymy. Odpalamy. Jedna jest tu. To ja zrobię taką technikę. Zrobimy tak. Tu nałożymy trochę cyny. Dobra, posmarujemy wszystko jeszcze fluksem. Potem na sam koniec będziemy wszystko myli. Tak. Teraz bierzemy tego kondensatorka. Kurde. Szczypcami, bo to mi jakoś słabo idzie. Powiem wam, że beznadziejnie się tym robi. Chyba jednak wrócę na tą większą głowicę. Taka powinna być pomiędzy, wiecie? Ale zdecydowanie wolę tą. Tak, zdecydowanie tutaj. Jednak wydajność cieplna na tej głowicy już jest lepsza. Ale wiecie, to teraz zaczynam się zastanawiać, czy naprawdę jest sens kupować to mikro. Bo jakbyście kupili tą wersję A, no to mielibyście też taką jedną mikro właśnie w tym, to byłby najmniejszy rozmiar. Tu jest największy, a tam jest najmniejszy. Więc wydaje mi się, że chyba jednak lepiej kupić tamtą większą wersję. Dobra, pole będzie tu. Dwójeczka tu. Chyba więcej tego fluxa położę, bo to, wiecie co, bo to wszystko jest złote. A złote scyki beznadziejnie się lutują. Po prostu beznadziejnie się lutują. Jeżeli wam ktoś kiedyś powiedział, że o, złote to takie dobre. Nie, złote się strasznie słabo lutuje. Trzeba to po prostu wszystko powlec. Zdecydowanie jak są wcześniej pocynowane, to wtedy wam to ładnie wchodzi. A jak jest to właśnie tak jak w tej chwili, to słabo się to klei. Dobra, że mam znowu nie uciekł. Dobrze, drugi kondensator założony. Moja technika jest właśnie taka, że stawiamy sobie jedną kroplę na jednym padzie. Następnie bierzemy pincetę, kładziemy element, w tym wypadku jest to rezystor. Przygrzewamy go właśnie na tym jednym padzie. I teraz z drugiej strony go przygrzewamy.
na tym drugim padzie. No. I mówię, te luty nie są idealne, ale powinny być wystarczające do tego. Zdecydowanie lepiej by było to prawdopodobnie wziąć, po prostu położyć tu wszystkie elementy i na gorące powietrze na przykład to polutować. Próbujemy dzisiaj lutownicy, więc spróbujemy właśnie tą lutownicą to polutować do małych elementów. A na razie w miarę to idzie. Jedynie co bym narzekał właśnie to tą płytkę, która jest, ona jest, to jest tak zwany flex. Widzicie, że ona jest taka elastyczna, złocona, a to oznacza, że te pady są strasznie słabo się lutują. Trzeba je zawsze najpierw powlec. Bo mamy szóstkę i dziewiątkę oczywiście. I oba są po dwa elementy, więc nie do rozróżnienia. Ale ja obstawiam, że to jest właśnie szóstka. Tutaj te dwa. Dołożymy trochę fluxa, bo tu coś jakoś tak sucho się zrobiło. Jestem tak skupiony. Więc być może po prostu potem będzie wam przyspieszone to wszystko. Jakoś wideo. Ósemka. Ale to mówię, to jest raz, że to jest małe. I takie rzeczy to... Wiesz, jak jesteście młodzi, to tam luzik, nie? To się wtedy ten... To jest luzik, to wtedy, wiesz, to się... lutuje, ale już po pewnym czasie to takie rzeczy się po prostu robi pod mikroskopem w laboratorium. Ewentualnie ustawia się na gorące powietrze i po prostu układa się elementy pod mikroskopem i grzeje. Tutaj zdecydowanie więcej fluxa. Teraz to słońce mi wejdzie w kadr, to będziecie mieli trochę inne oświetlenie. Więcej fluxa. Możecie powiedzieć, jak mi idzie, jak na osobę, która nie lutowała od 5 lat takiej elektroniki. Jakoś tak. Czy jestem bardzo beznadziejny, czy tylko trochę? To ten rezonator. To jest chyba najmniejszy rezonator, jaki kurna w życiu lutowałem. Fluxa. A my tu będziemy musieli, gdzie go sobie odwrócę, z tej strony go będę atakować. Teraz przestawiłem na 360 stopni. Zobaczymy, może trochę będzie lepiej nam to się lutowało na tym złocie. To jest 12.
Tak, 360 stopni chyba zdecydowanie lepiej tutaj pracuje mi tutaj z tą płytką. 330 mogło być troszkę za mało. Więcej fluxa. No, powoli się zbliżamy do końca. Jeszcze 4 elementy. 4 albo 5. Pozycja 13. No, nie mówcie, że mi kartę mam na pewno. Dobra, to już polutuję. Wy tego nie widzicie, ale już nie chcę wstawać od stołu. Skończyła mi się karta. To już prawie 2 godziny tutaj się zajmuję właśnie tym lutowaniem dzisiaj. Więc niedługo czas na ocenę. Tak więc podsumowując. Lutownica jest fajna, ale nie jestem przekonany, czy właśnie, czy w tym rozmiarze mikro. Czy zdecydowanie nie lepiej by było kupić po prostu normalny rozmiar. Acz no należy pamiętać, że ja sobie wziąłem tutaj najtrudniejsze zadanie w zasadzie. To znaczy lutowanie złotego flexa z elementów bardzo małych. I do tego jeszcze nie pod mikroskopem, tylko widzicie, tymi okularkami, ale pod mikroskopem ja po prostu powinien patrzeć w dół, z góry na to wszystko, a nie z takiej perspektywy. Z tej perspektywy generalnie słabo się tutaj widzi. Jest lepiej niż bez takich okularków, ale to nadal bardzo mały sprzęt. To nic, jest bardzo fajna. Ale zdecydowanie chyba lepiej będzie, jak kupujecie po prostu sobie większy ten model, znaczy ten model w wersji A z dużymi grotami, który zapewni wam dużą pojemność cieplną. Będzie zdecydowanie bardziej uniwersalny. Kurna, wystrzeliłem sobie gdzieś. Nie mówcie, że zgubiłem element. Kurde. Ostatni. Dobra, sobie jeszcze go za chwilkę poszukam, ale polecam, tylko kupcie sobie wersję ten wyższy model. Dobra, czyli wyższy tylko ten, nie wersję B, tylko wersję A. Zdecydowanie powinno być dużo bardziej uniwersalny i dużo bardziej użyteczny. A to co lutujemy, słuchajcie, tylko ja muszę jeszcze sobie pójść zaraz tu poszukać jednego cholernego elementu. To jest taka płyteczka, o zobaczcie, takie maleństwo. Które potem planuję zamocować w tym, w moim kłaszczęgu. Ale o jest, czekajcie, znalazłem ten element. Tu się przykleił. Mały element, zgubiłem go. Podczas pracy tłum w kabli lutu. Zgubiłem go. Już nie ma szans. Jak się wam podoba, łapkę w górę, jak się nie podoba, łapkę w dół. Subskrybujcie ten kanał, bo nigdy nie wiecie, kiedy będzie następny odcinek. Trzymajcie się, hej!